Wygląda na to, że naszych zawodników czeka dziś coś niezwykłego. Ktoś utrudni im wyjście z pokoju. Aby znaleźć klucze, muszą wykonać zadania. O, co to jest? Zobacz, ile tu jest zamków. Jak je otworzymy? Oj, co to za dźwięki? Zobaczmy. Ojej, czemu tu wisi jakieś wiadro? I sznurek? Myślę, że musimy za to pociągnąć. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Ciągnij, Kate. To takie ciężkie. Co to może być? Ojej. No to teraz jestem cała brudna. To okropne. Nie ma się z czego śmiać, Marie. Chociaż czekaj, to czekolada. Całe wiadro czekolady. To jest pyszne. Daj mi też spróbować. To serio czekolada, chcę jeszcze. Okay. Jeszcze nie pociągnęłaś za swój sznurek. Hey, you. Ojej, fu, co za ohyda. To surowe jajka? Masz coś we włosach. Patrz, to klucz. Co z nim zrobimy? Chyba wiem. Kładamy go do zamka, przekręcamy i... Jupi, otworzyłyśmy. Sorry, nie będziemy się przytulać. O, kolejna eksplozja. Sprawdźmy, co tam jest. Jakie ciekawe pudło. Jakie duże słomki. Może tym razem ty będziesz pierwsza? Nie ma mowy, ty zaczynaj. Nie słyszę cię. No dobra, spróbuję. Co za ohyda. Nie chcę tego pić. Lepiej ty. No dobra, mam nadzieję, że tam nie ma nic obrzydliwego. To arbuzowe smoothie. Jest pyszne. Mogę spróbować? Nie. Nie, to mój napój. O. Chciwuska. Może nie zauważy, jeśli wezmę swoją słomkę i... Co ty kombinujesz, Marie? Wszystko widzę. Zabieraj swoją słomkę z dala od mojego smoothie. Lepiej wypij swoje. A ja będę się cieszyć moim napojem. No i po wszystkim to było rewelacyjne. W moim koktajlu nie było klucza, więc będziesz musiała wypić swój. To straszne. Co za ohyda. To jest po prostu obrzydliwe. Niedobrze mi. Oj, chyba coś mam. To są jakieś liczby. I po co nam one? Chyba rozumiem. Chodźmy. Daj mi tę kartkę. Zobaczmy. 3, 2, 1. Przekręcamy i zamek otwarty. Łatwizna. Jesteś geniuszem. Ojej, znowu. Co tym razem nas czeka? Ciekawe, co jest w środku? Chcę być pierwsza. No dobra. Chyba wybiorę właśnie ten. Co dostanę? Ogromnego żelkowego misia. Wow, jest taki fajny i tak zabawnie się trzęsie. Wezmę większego gryza. Ej, gdzie się pchasz? To mój żelkowy miś. Nie planowałam się z nikim dzielić. No i dobra, ja też wybiorę safe i dostanę coś smacznego. To aparat fotograficzny i pachnie jak czekolada. Ojej, ta lampa błyskowa mnie oślepiła. Dzięki niej mój żelkowy miś zrobił się czekoladowy. Wow, uwielbiam czekoladę. Co może być lepszego? Nie, Marie. Za bardzo kocham czekoladę, żeby się nią dzielić. Nie, to nie. Ale to ja mam magiczny aparat i dzięki niemu zamienię wszystko w czekoladę. Nawet te paskudne kurze łapki. Ekstra, zadziałało. Wow. Możesz patrzeć i mi zazdrościć, jakie to jest dobre. Nie mogę się oderwać. A oto i kolejny klucz. O, chodźmy otworzyć zamek. Kładamy kluczyk, przekręcamy i otwieramy kolejną kłódkę. Przybij piątkę. Co znowu? Jakie duże pudło. Ciekawe, kto tam włoży ręce. To proste, niech zdecyduje los. Enedwerica Facetti. Na pewno tam będzie coś paskudnego. No dobra, zaczynam. Nie mogę tego rozgryźć. Spróbuję szturchnąć palcem. O, klucz jest w środku, ale nadal nie rozumiem, co to jest. Spróbuję to po prostu rozerwać i wyciągnąć kluczyk. Czemu tak długo? Kurczę, kawałki ślizgają się w moich rękach. Jeszcze tylko troszkę. Uff, jest i klucz. No w końcu, daj go tutaj. Kładamy kluczyk, przekręcamy i gotowe. Tak. No i z czego tak się cieszysz? Jeszcze nie wyszłyśmy. No to co? Sprawdźmy, co tym razem.
Znowu jakieś napoje. O nie, nie chcę, miałam pecha ostatnim razem. Nie denerwuj się, Maria, zacznę. O, koktajl truskawkowy, jaki pyszny. Co tam? Wiesz, dostałam paskudny napój, więc ty na pewno masz coś pysznego. Serio? Nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. Co za ohyda, oszukałaś mnie. Sorry, chciałam trochę pożartować. Ciesz się swoim obrzydliwym napojem, a ja skończę mojego truskawkowego szejka. Wygląda na to, że ty masz kluczyk. O nie, tylko nie to, będę musiała wszystko wypić. Ale mam lepszy pomysł. Przecież mam magiczny aparat. Jedno pstryknięcie i mój paskudny koktajl zrobił się czekoladowy. O tak, zadziałało. Jaki pyszny. Wypiję go do ostatniej kropelki. Oj, tak mnie poniosło, że zapomniałam o kluczu. Prawie go połknęłam. Trzymaj, Kate. Nie będę go dotykać. Jak chcesz. Uważaj, gdzie biegniesz. Okej, jeszcze jeden zamek otwarty. Hurra! Oj, lepiej zatkaj uszy. Znowu pudło? Tym razem beze mnie. Stój, niech zdecyduje losowanie. Kamień, nożyce, papier. W końcu wygrałam, zaczynaj. Chciałabym, żeby tam było coś miękkiego i puszystego. Ale to coś paskudnego i się rusza, fu! Lepiej ty to zrób. Nie ma mowy, przegrałaś, więc ty tam grzeb. Trzeba coś wymyślić. O! Jednak nie. Myśl, myśl, myśl. Chyba wiem, co zrobić. Kate, naprawimy to. Patrz. Pstryk i gotowe. Zobacz, co mamy. Czekoladowe robaczki. Czekoladowe, super. Jakie smaczne. Jeden to zdecydowanie za mało. Pyszności. Częstuj się. Wow, to naprawdę czekoladowe robaczki. Są pyszne. A teraz deszcz czekoladowych robaczków. Rewelka. Chyba zjadłyśmy wszystkie. Jest coś jeszcze. Znowu liczby? A, to kod do zamka. Pospiesz się, Kate. Okej, 6, 6, 6, 6. Udało się! Kolejny zamek zdjęty. Hurra! Ale dlaczego krata nadal się nie rusza? Przecież jeszcze nie wszystkie zamki zdjęłyśmy. Ojej, zobaczmy, co tam jest. Co to za wielka szafa? Policzmy i wtedy będzie sprawiedliwie. Czemu znowu ja? Dobra. Jest tam ktoś? Chyba nikogo nie ma. No dobra, otwieram. Ojej! Jak dużo cukierków! Są pyszne. Ja też chcę dużo słodyczy. Kurczę, chyba się pospieszyłam. To obrzydliwe. Jestem cała pokryta keczupem. Wyglądasz jak hot dog. Chcesz troszkę musztardy? Bardzo zabawne, Kate. Otwieraj ostatnie drzwiczki. No dobra. O, jest i kluczyk. Znalazłyśmy go. Super! Konfetti na cześć zwycięzców. Czas wyjść z pokoju Marii. Kładamy klucz, przekręcamy i ostatni zamek otwarty. Jesteśmy wolne! Ekstra! Wiejemy stąd. Podobało ci się wideo? Jeśli tak, to subskrybuj kanał Barada. Do zobaczenia, pa pa!